Witam serdecznie jeszcze raz tych zebranych tutaj ze mną i tych, którzy gdzieś tam są w innym miejscu, ale mogą być z nami poprzez łącza internetowe. Drodzy, uciekać czy nie uciekać? Oto jest pytanie, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj rano przeczytałem pewne słowa, które trochę sparafrazuję na potrzeby dzisiejszego kazania. Uciekaj ze świata do Chrystusa, aby powrócić do świata z Chrystusem. Ale dlaczego akurat dzisiaj taki temat, uciekać czy nie uciekać? Zapewne zdarzało nam się w życiu czasem uciekać z różnych powodów. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na to z perspektywy pewnych sytuacji, które dzieją się w naszym świecie i które dotyczą naszych relacji z Bogiem i ufności w Jego prowadzenie. Jeżeli mówimy o uciekaniu, to popatrzcie, że w Piśmie Świętym czasem jest takie ostrzeżenie i zachęta, żeby uciekać z różnych niekorzystnych sytuacji przed różnego rodzaju zagrożeniami i tak dalej. Pierwszy tekst, który chciałbym, abyśmy przeczytali, jest zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale. Wiersz 11. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. I dalej te znane słowa, staczaj dobry bój wiary i tak dalej. Człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego. Od czego? No wcześniej w tym rozdziale jest napisane chociażby od tego, żeby nie pragnąć być bogatym za wszelką cenę, ponieważ miłość pieniędzy jest, jak tu jest napisane, korzeniem wszelkiego zła. Inne rzeczy również są tutaj opisane, które mogą być takim sidłem, takim zniewoleniem człowieka i odciągnięciem od Boga. A więc jeżeli jesteśmy z Bogiem, jeżeli jesteśmy, tak jak Paweł pisze, człowiekiem Bożym, to uciekajmy od tego, ponieważ to jest zagrożenie. Być może ktoś uważa, a ja jestem tak silny, że nie muszę od tego uciekać, ponieważ i tak będę trwał przy Bogu. No, przestroga w Biblii jest również, kto jest, stoi, niech patrzy, niech uważa, aby nie upaść. Wielu, nawet na kartach Pisma Świętego jest opisanych, którym wydawało się, że są mocni, a potem finał był nieciekawy. A apostoł Paweł w końcu doszedł do takiego wniosku, jeżeli jestem słaby, to wtedy jestem mocny, mocny w Chrystusie. A teraz drugi tekst, który dotyczy no nie tylko młodzieży, ale również, a może przede wszystkim młodzieży, ale nie tylko. Apostoł Paweł pisząc do młodego Tymoteusza, jest to zapisane w drugim liście do Tymoteusza, drugim rozdziale, w wierszu 22 apostoł Paweł napisał tak: uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Zauważacie, że zawsze apostoł Paweł jakby z jednej strony pokazuje coś, przed czym chce, abyśmy uciekali, a z drugiej strony, żebyśmy szukali, czy też podążali do czegoś innego. Inna jeszcze rada apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 14. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. W pierwszym liście do Koryntian 6,
18 Paweł radzi: uciekajcie od nierządu. I tak moglibyśmy kontynuować, kontynuować i kontynuować. Ale, drodzy, zauważyłem, że czasem ludzie wierzący w różnych sytuacjach pogardzają tymi, którzy uciekają przed niebezpieczeństwem, bo mówią, że zaufanie do Boga i poleganie na tym polega właśnie na tym, żebyśmy stali i nie obawiali się niebezpieczeństwa. Chciałbym, abyśmy popatrzyli na dwie takie sytuacje zapisane w Piśmie Świętym, dwie historie, jedna ze Starego Testamentu, a druga z Nowego Testamentu. Pierwsza ze Starego Testamentu jest zapisana, to jest znana historia z 19 rozdziału. Popatrzmy na wiersz 17. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wiersz 17. I gdy wyprowadzili ich stamtąd, on powiedział: uciekaj, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się wstecz, ani nie zatrzymuj się nigdzie na tej równinie. Uciekaj na górę, abyś nie zginął. Jest to historia Sodomy i Gomory i Lota. Wiemy, że Lot wtedy, kiedy poróżnił się, a może pasterze Lota i Abrahama się poróżnili i nie mogli ze sobą funkcjonować, to wtedy Abraham zaproponował: musimy się rozdzielić, prawda? Wybieraj, w którą chcesz iść stronę, a więc Lot wybrał tą krainę nadjordańską, miasta Sodoma, Gomora, w końcu zamieszkał w tym mieście. Dobrze mu tam się powodziło, był poważany, no ale w pewnym momencie Pan Bóg powiedział do Abrahama, że nieprawość w tych miastach jest tak wielka, że postanowił zniszczyć te miasta. W Piśmie Świętym jest napisane w liście Judy, że Sodoma i Gomora są przykładem tego ognia wiecznego, który zniszczy ziemię i ci, którzy będą trwali w grzechu. A więc, kiedy Pan Bóg chciał już zniszczyć Sodomę i Gomorę, to wspomniał na Lota i wysłał aniołów, żeby wyprowadzili Lota z Sodomy. Czytamy w tej historii, że no, Lot w jakiś sposób się ociągał, prawda, ociągał się i gdy tak się ociągał za bardzo, to czytamy w wierszu 16, gdy on się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i ręce jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nimi i wyprowadzili go i postawili go poza miastem. I wtedy kazali uciekać. Pytanie. No a nie mógł Pan Bóg go ochronić, pozostawiając w mieście? Przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Wszystko mogło zniszczyć się, a dom został jeden Lota. A jednak było postanowienie Boże: uciekaj. Jest wielu takich, którzy w tych czasach, teraz, kiedy mamy tą pandemię, prawda? Różny stosunek jest do tego. Ale są chrześcijanie, którzy mówią: my jesteśmy tak mocni, że polegamy na Bogu, bo przecież w 91 psalmie jest napisane, że będzie cię strzegł na wszystkich twoich drogach. Więc nie będziemy nosili maseczek, nie będziemy zachowywali dystansu, nie będziemy dezynfekowali rąk, ponieważ to nas nie dotknie. Nie wiem. Być może to jest taki paradoks sytuacji. Ale wtedy, kiedy szatan kusił Jezusa Chrystusa na pustyni i mówi: rzuć się na dół, bo przecież nakazał twoim aniołom, żeby cię nosili, to powołał się na psalm 91. A wtedy Pan Jezus powiedział: nie będziesz kusił Pana Boga twego.
Wydaje mi się, że czasem może nam się pomylić zaufanie i wiara z zuchwałością. Popatrzmy na drugą historię, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, wiersz 13. A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Narodził się Zbawiciel świata, Mesjasz, Jezus Chrystus w Betlejemie Judzkim. I gdy Jezus się urodził w Judei za dni Heroda, to czytamy, że mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzież się narodził ten król żydowski. Kiedy Herod spotkał się z tymi ludźmi, przeraził się, zebrał wszystkich naczelnych kapłanów, nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. Zaczęli wertować proroctwa. Doczytali się, że w Betlejemie w Judei, bo tak jest napisane przez proroków. No to wtedy Herod powiedział do mędrców, idźcie, wywiedzcie się, gdzie on się narodził i jak będziecie wracali, to mi powiecie. Dlaczego chciał wiedzieć, gdzie się Jezus urodził? Bo się przestraszył, że urodził się dla niego rywal do tronu. No ale wtedy, kiedy ci mędrcy już przyszli, zobaczyli Jezusa, złożyli mu hołd, obdarowali, a tak nawiasem mówiąc, nigdzie w Piśmie Świętym nie są wspomniani z imienia ci mędrcy, a jednak niektórzy ludzie ich nazywają z imienia. Ciekawe dlaczego. Ale ci mędrcy po złożeniu hołdu Zbawicielowi świata we śnie Bóg ich ostrzegł i mówi: wracajcie inną drogą, bo Herod chce zabić Jezusa. I dlatego też, gdy oni odeszli, czytamy, że anioł pański ostrzegł Józefa i mówi: uciekaj z dziecięcem i z jego matką do Egiptu. Bóg Wszechświata, Ojciec Syna Bożego, nie mógł powiedzieć, albo nie mógł zrobić cokolwiek, żeby ochronić Józefa, Marię i Jezusa? Dlaczego posłużył się taką metodą i mówi: uciekajcie do Egiptu, bo Herod chce wam wyrządzić krzywdę? Czyżby Bóg obawiał się, że Józef i Maria, no Jezus jeszcze nie, bo za mały, ale Józef i Maria mają za małą wiarę, za mało ufają Bogu i dlatego każe im uciekać? Drodzy, Bóg wyposażył człowieka w pewne atrybuty, żeby mógł dokonywać wyborów. Oczywiście grzech spowodował, że wielu z nas dokonuje złych wyborów, ale Bóg poprzez swoje słowo, a czasem, tak jak czytamy, bezpośrednio również udziela pewnych instrukcji zachowania. I w Piśmie Świętym czytamy różne zalecenia Boże, ale między innymi czytamy również, żeby dbać o swoje zdrowie, ale też dbać o zdrowie bliźnich. Dlatego też pytam, czy miłość
Boża, a Bóg również obiecał, że miłość Boża będzie rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany, może wyrządzać krzywdę drugiemu człowiekowi? Ja czytam w Piśmie Świętym, że miłość drugiemu krzywdy nie wyrządzi. Więc teraz pytam, czy posługując się moją logiką, że jestem mocny i wierzę, że mnie zło nie dotknie, mogę lekceważyć tego, który może nie jest tak mocny w wierze jak ja i nie będę dbał o te zalecenia epidemiologiczne i w ten sposób mogę zaszkodzić drugiemu człowiekowi? Czy to jest miłość? Ja przepraszam, że dzisiaj mówię na ten temat, ale te rzeczy dotyczą nas codziennie, gdziekolwiek się znajdujemy. I nawet czytając Pismo Święte zauważamy, że wtedy, kiedy medycyna była na dużo niższym poziomie, Bóg również dał pewne zalecenia i mówił o dystansie i o zachowywaniu pewnych zasad higieny, żeby ten, który już cierpi z jakiegoś powodu, a jest to choroba zaraźliwa, żeby nie zagrażać drugiemu człowiekowi. Ale wracamy do tych dwóch historii. Jak myślicie, dlaczego Pan Bóg mówi do Lota: bierz swoją rodzinę i uciekaj, bo ja zniszczę Sodomę i Gomorę? Dlaczego Pan Bóg mówi do Józefa i Marii: bierzcie Jezusa i uciekajcie, bo Herod chce wam zrobić krzywdę? Ponawiam to pytanie. Czy Bóg nie mógł zadziałać w inny sposób? Mógł, ale Bóg działa przez człowieka wśród ludzi. I dlatego też wdzięczni bądźmy Bogu, że możemy my uczestniczyć w tym różnego rodzaju dziele dotyczącym zagrożenia, żeby ostrzegać innych ludzi i stosować się do pewnych zaleceń. Wiecie, uciekać czy nie uciekać? W Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, wtedy, kiedy Pan Jezus mówi do swoich naśladowców, żeby opowiadali o Nim, to mówi również o tym, że nie wszyscy będą przyjaźnie nastawieni. Niektórzy nawet będą chcieli wam wyrządzać krzywdę. I czytając sytuację i zachowania pierwszych chrześcijan i tych, którzy im robili krzywdę, to zapewne nie chcielibyśmy znaleźć się często w takiej sytuacji. Ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na jeden ważny fakt. Pan Jezus mówi do swoich naśladowców tak. Marka, 10 rozdział, wiersz 23. A gdy was będą prześladować w tym mieście, to co? Uciekajcie do innego. Dlaczego Jezus Chrystus nie mówi: słuchajcie, jeżeli was będą prześladować, to czytajcie sobie chociażby Psalm 91 i czerpcie z tego siłę i nie dajcie się. Ponieważ zaufanie do Pana Boga i wiara nie może być mylona z zuchwalstwem. W czasie, kiedy wojska rzymskie otoczyły Jerozolimę, Pan Bóg zatroszczył się również o swoich. I ostrzegł ich, żeby wykorzystali sytuację i wcześniej co zrobili? Uciekli.
W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, wierszu 20 czytamy: a gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. Rzeczywiście tak było. Wojska okrążyły Jerozolimę, chociaż potem z niewyjaśnionych powodów troszeczkę odstąpili. Ci, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, uciekli i zostali uratowani. A więc jak to jest? Uciekać czy nie uciekać? Być może to teraz, co powiem, będzie wydawało ci się dziwne. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i ufasz swojemu Bogu, to nie pchaj się bez powodu w paszczę lwa, ale uciekaj przed niebezpieczeństwem. Ja wiem, że Bóg może wszystko, ale Bóg nie chce, abyśmy my bez potrzeby wystawiali Go na próbę, bo to jest kuszenie Pana Boga. W 18 rozdziale Księgi Objawienia jest takie zawołanie do ludu Bożego, żeby wyszedł z Babilonu. Oczywiście nie będziemy teraz rozwijali tego tematu, ale Babilon jest symbolem tego zamieszania, które powoduje, że jesteśmy daleko od Boga. Jakieś dziwne nauczanie, jakieś dziwne systemy społeczno-polityczno-religijne. Ale jest zalecenie, że w wyniku tego, że ci, którzy zostaną w Babilonie, będą cierpieli razem z Babilonem, to do ludu Bożego jest wezwanie: wynijdź z niego, ludu mój. Wiecie, chciałbym tutaj, abyśmy popatrzyli w kontekście ociągania się Lota. A między innymi Pan Jezus mówił, że przy końcu świata będzie tak jak za dni Lota. I popatrzcie, jeżeli jest wezwanie: wynijdź z niego, ludu mój, a ktoś się ociąga tak jak Lot, to w końcu to słowo wynijdź będzie wzmocnione i powiedziane: uciekaj, żebyś został uratowany. A więc uciekać czy nie uciekać? Drodzy, jeżeli jest niebezpieczeństwo, uciekaj. Ale nie uciekaj w próżnię. Uciekaj do Chrystusa. W każdym momencie życia uciekaj do Chrystusa. I chciałbym zakończyć tymi słowami, które były na początku. Jeżeli jesteś jeszcze gdzieś tam w świecie, jeżeli różne sytuacje zniewalają cię i cały czas tkwisz gdzieś tam w tym grzechu, to jak najprędzej uciekaj do Chrystusa. Ale jeżeli już uciekniesz do Chrystusa i zaczniesz z Nim życie, i On będzie twoim Panem, i przez Ducha Świętego będzie działał w tobie, zmieniając twoje życie, i będzie chciał działać przez ciebie dla dobra innych ludzi, to wtedy z Chrystusem wróć, żeby powiedzieć innym: uciekajcie z Babilonu, bo tam jest niebezpiecznie. A więc dzisiaj chciałbym zaapelować: jeżeli jest niebezpieczeństwo, uciekaj do Chrystusa. Uciekaj przed różnego rodzaju zagrożeniami. Nie myl zaufania i wiary z zuchwalstwem. Nie wystawiaj niepotrzebnie na próbę Pana Boga, bo to jest kuszeniem Boga.
ufaj Mu, ale pozwól, żeby zalecenia, które On daje, były również realizowane przez wybieranie przez nas tego, co dobre. Bogu niech będzie chwała za to. Amen.